Również serdecznie chcę podziękować instytucjom, osobom, które wsparły Powiatowy Urząd Pracy przy realizacji tego przedsięwzięcia, bez których petarki tam się inaczej nie mogło odbyć. Przede wszystkim myślę o Urzędzie Miejskim Pomorskim Rzeczy Pomorskim, o dyrektorze Zespołu Szkół Zawodowych Jarowi Kotarkowi i dyrektorze Szkoły nr 1 z Wodolii, która nas gościł tutaj, pani Bożenie Krasny. Chciałbym oddać głos panu staroście, który oficjalnie wyłoży nasz prezent. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym kolejne targi pracy organizowane na terenie powiatu dobrowskiego przez Powiatowy Urząd Pracy skierowane są tak do pracodawców, którym serdecznie w imieniu Narodowego Powiatu Dobrowskiego dziękuję, że przyjęli ofertę współpracy w dniu dzisiejszym. Tak licznie się wystawili, prawie 60 zakładów pracy jest gotowych do przyjęcia Państwa. Tak również do osób bezrobotnych, jak i uczniów szkół powiatu żołnierskiego. Ta oferta pracy, która w dzisiejszym czeka, jestem przekonany, że skutecznie trafi do osób potrzebujących pracy, poszukujących pracy i życzę Państwu, obyście znaleźli na pracę dobrze się na nowe nowej pracy. A w imieniu Narodowego Powiatu Żołnierskiego dziękuję panie dyrektorze, na pańskie ręce, dla wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za wspaniałe i dobre przygotowanie oferty dla osób, które są bez pracy, dla osób, które kończą szkoły i są zainteresowane znalezieniem pracy na terenie powiatu żołnierskiego. Ponieważ te wszystkie oferty są skierowane do Państwa, dlatego żeby wzbogacić błogoliwski rynek pracy. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla pana, panie dyrektorze, dla pani koordynator. Dziękuję serdecznie w imieniu Narodowego Powiatu Żołnierskiego, dla gospodarza, dla pani dyrektor, że udostępniła to wspaniałe miejsce, które służy wszystkim mieszkańcom, wszystkim pracodawcom i życzmy sobie nawzajem sukcesu dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, dobrych kontaktach pracodawców, ewentualnie pracownika, jak również przełamania tej bariery. To jest pracodawca. Dzisiaj Państwo wspaniałą okazję zobaczyć, że to są tacy sami ludzie jak my, tylko oni poszukują pracowników. Dobrego poszukiwania, dobrego zadowolenia dnia dzisiejszego. Takiej pracy uważam za otwarte. Thank you.
Już po raz drugi na Złotoryjskich Targach Pracy gościmy przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu. Perspektywa ewentualnej służby wojskowej w dalszym ciągu jest niezwykle atrakcyjna dla młodych ludzi. Proszę powiedzieć, kto może rozpocząć służbę wojskową? Czy Państwa oferta dotyczy tylko młodych ludzi? Jakie kierunki kształcenia są preferowane w wojsku? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, mogą kandydować do służby wojskowej. Służba wojskowa jest służbą ochotniczą, więc realizujemy, powiedziałbym, powołania na wniosek osób zainteresowanych. W przypadku kandydowania do korpusu szeregowych wystarczy wykształcenie gimnazjalne, a w niedalekiej perspektywie będzie to tylko wykształcenie podstawowe. A jeśli chodzi o wszystkich tych, którzy zainteresowani są służbą w szkolnictwie wojskowym, to muszą to być absolwenci szkół średnich, liceum bądź technikum. Z pewnością ci, którzy są bardziej uzdolnieni technicznie, czyli przedmioty ścisłe, no powiedzmy lepiej im tam wychodzą w szkole, mogą kandydować do Wojskowej Akademii Technicznej, do innych szkół oficerskich oczywiście również. Natomiast tą wiedzę techniczną trzeba mieć, trzeba to lubić po to, żeby aplikować do tej Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast wszystkich absolwentów szkół średnich zachęcamy do tego, żeby kandydowali do szkolnictwa wojskowego, przy czym sprawność fizyczna, znajomość języka angielskiego i myślę, czy to w zależności od tego, czy to jest kierunek humanistyczny, czy ścisły, trzeba zdać jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, mówiąc o przedmiotach ścisłych, matematyka, fizyka, chemia lub informatyka, a jeśli chodzi o przedmioty humanistyczne, to jest wiedza o społeczeństwie, historia bądź geografia. A czy mógłby Pan kapitan powiedzieć, jakie na dzień dzisiejszy wojsko daje możliwości rozwoju zawodowego osobie decydującej się na podjęcie służby wojskowej? Z pewnością te osoby, które nie mają kwalifikacji do tego, żeby kandydować do szkoły oficerskiej, no cóż, muszą rozpocząć swoją przygodę z wojskiem od korpusu szeregowych. Konkretnie odbyć przeszkolenie wojskowe, to jest przeszkolenie 4-miesięczne, zostać żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych, ale chciałbym tutaj przypomnieć, że Narodowe Siły Rezerwowe to nie jest służba zawodowa, to jest taki, nazwijmy to, okres przejściowy, w którym kandydat do służby zawodowej odbędzie przeszkolenie, ćwiczenia w okresie 2 tygodni i następnie może aplikować do jednostek wojskowych, gdzie są wakaty. Jeżeli mówimy o tej karierze zawodowej, to każdy szeregowy żołnierz zawodowy, który powiedzmy będzie kontynuował służbę przez okres 5 lat, może ubiegać się o kandydowanie do szkoły podoficerskiej. Może również ten żołnierz w służbie zawodowej, jako szeregowy zawodowy, kandydować na kurs oficerski. Wtedy też oczywiście jest szansa podniesienia kwalifikacji i zmiany korpusu osobowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkich zainteresowanych pełnieniem służby wojskowej, w tym służby zawodowej, zapraszamy do kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bolesławcu. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Proszę wygooglować zapis Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu. Będzie tam możliwość znalezienia odpowiedniej formy służby wojskowej i kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień. Serdecznie zapraszamy.
Gościmy na stoisku firmy Schneider Pojemniki Transportowe, mającej swoją siedzibę na Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Złotoryja. Proszę powiedzieć, jak oceniają Państwo możliwość bezpośredniego spotkania z potencjalnymi kandydatami na pracowników? Bierzemy pierwszy raz udział w organizowanych targach pracy przez Urząd Pracy. Szczerze powiedziawszy, cieszymy się, że Urząd Pracy daje taką możliwość. Uważamy, że bezpośredni kontakt z potencjalnymi kandydatami daje większą możliwość pozyskania tych kandydatów do pracy. Zapraszamy chętnych kandydatów do stoiska, wyjaśniamy na bieżąco, jakie mamy oferty pracy. Tym samym otrzymujemy w zamian od nich dokumenty aplikacyjne, więc uważamy, że jest to ciekawa forma, dzięki której możemy pozyskać ludzi do pracy. Na Złotoryjskim Rynku Pracy funkcjonujecie Państwo od 2015 roku. Czy nowa forma kontaktów z osobami poszukującymi pracy okazała się dla Państwa interesującą inicjatywą? Powiem tak, najpierw troszkę zdementuję ten 2015 rok, ponieważ firma jest zarejestrowana w 2015 roku, a tak naprawdę wystartowaliśmy z produkcją i poszukiwaniami pracowników tak mocno w 2016 roku, to raz. Druga sprawa, na pewno jest to interesująca inicjatywa, ale powiem troszkę przewrotnie, sądząc po ilości dzisiejszych otrzymanych CV i papierów tutaj aplikacyjnych i po przeprowadzonych rozmowach, mam nadzieję, że to będzie bardzo interesująca i pozyskamy w ten sposób pracowników. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiałam z panią Kamilą Skowron-Szumińską. Rozmawiam z dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej, panem Maciejem Piotruszką. Panie dyrektorze, Zakład Aktywności Zawodowej w Świeżawie istnieje w powiecie złotoryjskim od grudnia 2004 roku. Głównym celem zakładu jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Proszę powiedzieć, jak w zmieniających się warunkach rynku pracy przedstawia się obecna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy? Dzień dobry Państwu. Sytuacja na rynku pracy, kurczę, przy tak dobrze prosperującym rynku, który praca jest na, się rozwija i rynek tej pracy nasz się rozwija, osoby niepełnosprawne są, można powiedzieć, troszeczkę w takiej trudnej sytuacji, bo pracodawcy troszeczkę się boją przyjmować osób niepełnosprawnych, ale to powoli się zmienia i myślę, że to jest też duży jakiś argument, że praca dla osób niepełnosprawnych staje się nie tylko jakimś źródłem finansowania, ale też podejściem do życia społecznego, utrzymania się po prostu w tym życiu społecznym, jakąś aktywnością i staje się po prostu też ich jakimś sposobem po prostu na funkcjonowanie w społeczeństwie.
No rynek na pewno jest trudny i ta sytuacja nawet od 2004 do dnia dzisiejszego na pewno jest, rozwija się powoli. Te osoby niepełnosprawne na naszym rynku są, można powiedzieć, tak jakby wykluczone troszeczkę, ale nasz zakład uczy ich po prostu jakiejś tam aktywności, aktywizacji przez pracę, gdzie staje się to po prostu, jakby można powiedzieć, takim wzorcem modelowym, żeby po prostu pokazać im, że można robić coś w życiu, osiągnąć tą pracę i funkcjonować po prostu w normalnym społeczeństwie. Mając doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, może Pan powiedzieć, że pracodawcy nie powinni się obawiać zatrudniania osób niepełnosprawnych? Tak, każdy pracodawca nie powinien się bać zatrudniać osoby niepełnosprawnych. Przeważnie jest tak, że pracodawca myśli, że to jest tak, brak umiejętności, kompetencji, to wykluczenie po prostu chorobowe stwarza z osoby niepełnosprawnej, że jest to osoba po prostu pracownik mało efektywny, a w sumie tak nie jest. Trzeba po prostu tylko stanowisko pracy dostosować do tej osoby niepełnosprawnej, zrobić po prostu szczególne warunki po prostu, a może osoba niepełnosprawna w każdą pracę wykonywać, nie trzeba się jej bać. Trzeba po prostu stworzyć jej godne warunki i ona wtedy, można powiedzieć, że staje się lepszym, bardziej wartościowym pracownikiem niż pełnosprawna osoba. Panie dyrektorze, targi pracy to nie tylko możliwość pozyskania kandydatów do pracy, to również możliwość zaprezentowania zakładu. Zakład Aktywności Zawodowej w Świerżawie jest laureatem wielu nagród podkreślających kompetencje instruktorów oraz jego modelowy charakter. Bardzo proszę o tych nagrodach opowiedzieć. No powiem tak, no zakład tak, przez ten okres 10-13 lat faktycznie osiągnął duże jakieś tam osiągnięcia na tle po prostu innych zakładów. Jesteśmy takim modelowym, jesteśmy największym zakładem na Dolnym Śląsku, zatrudniamy najwięcej osób niepełnosprawnych tutaj w okolicy. Mimo, że tych zazów jest na dzień dzisiejszy 5 w naszym województwie, ale my się wyróżniamy, czyli jest największa osób, zdobyliśmy różne nagrody na targach pracy, tutaj zdobyliśmy też nagrody po prostu, można powiedzieć, na naszym rynku, zdobywamy klientów, nasz zakład zostaje chwalony też po prostu przez pracodawców, ten nasz poziom efektywności i pracy tych osób niepełnosprawnych jest doceniany. Ale to też wymagało dużego ogromu czasu i pracy osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Gościmy na stoisku punktu informacji europejskiej. Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólnych dla wszystkich państw Unii. Dzięki funduszom europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, w tym możliwe jest podejmowanie walki z bezrobociem. Goszcząc na stoisku punktu informacji europejskiej, chcemy się dowiedzieć, czy każda osoba może skorzystać z funduszy unijnych w ramach projektów z obszaru aktywizacji zawodowej. Pytanie to zadaję pani Katarzynie Jastrzębskiej. Jeżeli chodzi o projekty unijne, to trzeba spełniać szereg różnych warunków, żeby też w nich uczestniczyć. Również są skierowane do osób aktywnych zawodowo. Trzeba jednak naprawdę skontaktować się z nami, na przykład też z Europejskim Funduszem Społecznym, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i tam po prostu też uzyskamy na ten temat informacje. Oczywiście również u nas w punkcie informacji europejskiej w Legnicy, Nokrze i 12 można również uzyskać na ten temat informacje. Tylko mówię, tu muszą być już konkretne osoby, żeby z nimi porozmawiać, wiedzieć dokładnie na czym ta kwestia ma polegać. Z czego od nas oczekują. W jaki sposób osoby poszukujące pracy, zainteresowane zmianą obecnego zatrudnienia, podwyższeniem kwalifikacji mogą korzystać i gdzie szukać tych informacji poza samym punktem o projektach adresowanych właśnie do nich, ale już poza samym punktem, gdzie mogą szukać takich informacji? Takie pracy można, na przykład, taką informację można uzyskać na przykład w powiatowych urzędach pracy, w europejskich funduszach, również społecznie, nie tylko w naszych punktach i tam również uzyska takie informacje. Współpracujemy naprawdę z różnymi grupami, z firmami, instytucjami, które są szereg ukierunkowane na takie działania. No mówię, głównie też można w Urzędzie Pracy, też mają naprawdę bardzo fajne warunki, jeżeli po prostu każda osoba może z tego skorzystać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. W 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu ogłosił 4 terminy przyjęć do służby w Policji. W miesiącu lutym, maju, sierpniu i grudniu. Proszę powiedzieć, jak dużym zainteresowaniem cieszą się ogłaszane nabory? Oczywiście w szczególności pytam o nabór w Komendzie Powiatowej w Policji.
Rzeczywiście na rok 2017 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wyznaczył 4 terminy doboru do służby w Policji. Jednak te terminy, one obowiązują tych kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli proces rekrutacji. Natomiast ci wszyscy kandydaci, którzy są zainteresowani służbą w Policji, jak najbardziej w systemie ciągłym, codziennie mogą składać do nas dokumenty wraz z wypełnionym kwestionariuszem oraz podaniem o przyjęcie do służby w Policji. Także nabór do służby w Policji odbywa się w systemie ciągłym. Do każdej jednostki Policji od poniedziałku do piątku można składać takie dokumenty. Jeśli chodzi o naszą jednostkę, zainteresowanie jak najbardziej jest duże. Mamy bardzo dużo osób chętnych, które są osobami młodymi, zaraz po szkole. Jak najbardziej przyjmujemy takie osoby do służby. Czy kierunek wykształcenia, posiadane uprawnienia zawodowe, osoby ubiegające się o pracę w Policji może mieć decydujące znaczenie w procesie rekrutacji? Jeśli chodzi o wykształcenie, może nie jest ono decydujące, natomiast za wykształcenie rzeczywiście w procesie rekrutacji dostajemy dodatkowe punkty. Tak, dodatkowe punkty możemy dostać za wykształcenie wyższe, licencjackie i magisterskie, jeśli ono jest ukończone w kierunku przydatnym do służby w Policji, czyli na przykład prawo, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest to również wykształcenie średnie, kiedy w procesie kształcenia byliśmy nauczani, jeśli chodzi o przedmioty, w trakcie których była mowa o zadaniach służby w Policji. Co więcej, punkty można dostać za tytuł ratownika medycznego, za tytuł instruktora sztuk walki. Dodatkowe punkty również przyznajemy osobom, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami typu A bądź też typu C. Chodzi tutaj mi o kategorię prawa jazdy. Chciałabym jeszcze zapytać, jakie na dzień dzisiejszy są główne motywacje ze strony osób decydujących się na podjęcie pracy w Policji? Główne motywacje, przede wszystkim stabilizacja zatrudnienia. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza kwestia. Co więcej, możliwość rozwoju zawodowego, to oferujemy, jeśli chodzi o pracę w Policji. A co więcej, służba na rzecz bezpieczeństwa i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, tak? Służba na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwu. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiałam z panią starszym posterunkowym Dominiką Kwakrzys. Dziękuję bardzo.
Publiczne służby zatrudnienia od lat współpracują w zakresie aktywizacji zawodowej z agencjami zatrudnienia. Firma Manpower Group, spółka z o.o., jest liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Proszę powiedzieć, jak w chwili obecnej są oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów podejmujących pracę? Rynek pracy bardzo się zmienił w ostatnim czasie. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy do czynienia z rynkiem pracodawcy, teraz jest to głównie rynek pracownika. Dlatego też pracodawcy zmieniają swoje oczekiwania względem pracowników. Bardzo często muszą te oczekiwania zmniejszać, na przykład zmniejszając wymagane doświadczenie do pracy na rzecz innych czynników, na przykład zaangażowania w pracy, motywacji do pracy, czy też dyspozycyjności. Dlatego też te oczekiwania coraz częściej właśnie są zmniejszane i tak na tą chwilę wygląda rynek pracy. Obecnie wraz ze spadkiem bezrobocia w kraju stopa bezrobocia na dzień dzisiejszy wynosi około 8,5%. Zmienia się również wzorzec osoby poszukującej pracy. Czy mogłaby Pani pokrótce opisać taką osobę szukającą pracy? Oczywiście. Tak jak zmieniają się oczekiwania pracodawców względem pracowników, tak samo wymogi pracowników względem potencjalnych pracodawców uległy zmianie. Bardzo często pracownicy biorą pod uwagę nie tylko kwestie finansowe, ich oczekiwania rosną, jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, natomiast też biorą pod uwagę pozapłacowe czynniki motywujące do pracy, na przykład rozszerzony pakiet socjalny, różnego rodzaju benefity, możliwość rozwoju, możliwość podejmowania różnych szkoleń. Głównie tak wygląda na tą chwilę pracownik, kandydat, który poszukuje pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiałam z panią Natalią Villas. Dziękuję. Dziękuję.